coro del giocatore. Давай, давай, давай! 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 Давай,
Ricordo che c'è un...
Za chwilę trzeci finałowy start tego pojedynku. Ja tylko przypomnę sponsorów tegorocznego turnieju. To firmy Ekodart, firma Marał, Laser, 3D Studio, Klub Tekina, Restauracja Santorini, Cukiernia Pajadek oraz Dominik Przybylski, sportowy ZOZB.pl, gdzie na bieżąco można śledzić wyniki wszystkich turniejów odbywających się w Hali Szczecińskiego Domu Sportu i jego. A organizatorem tego turnieju poselskiego podziwu są oczywiście PKS Skorpion Szczecin i PKS Garda Chojna. Za chwilę werdykt tego pojedynku, przed nami walka numer 18, waży do 59 kg. Walka numer 18 wystąpią Erika Stadeja, Anastasia Fentosz i Radek Stadler Czechy. Bardzo numer 17, bardzo do 54 kg, 10 metrów zwycięża, Patryk Kawał Czechy. Trenerom i opiekunom ekipy przypominam o dzisiejszej kolacji integracyjnej, zbiórka przed hotelem SDS o godzinie 20:50. Przed nami walka numer 18. Walkę bliżej prowadzić będzie Jacek Skóra. Narożnik czerwony do reprezentanta Stoli Bydgoszcz. Asraneja Eryk. Jego przeciwnikiem będzie reprezentant Czech Radek Stadler. Thank you.
Zawodników zrobiły przywołał oczywiście dwa kluby, PKS Karna Szczecin i Karna Wojna przy współudziale Urzędu Miasta Szczecina oraz Urzędu Marsza Polskiego przy dużej pomocy honorowego prezesa ZZP pana Mariusza Bisko. Sponsorzy naszego turnieju to firma EcoGun, firma Marok, Laser 3 Studio, Klub Tequila, Restauracja Santorini, Cukiernia Fajaneky, Dominik Przybylski z portalu zzp.pl, firma Ford, Mariusz Suska, Mastika i Max Swoim. Walka numer 18, walka do 59 kg. Erik Asnani, Astoria Pektosz i Remek Stepler, Czechy i Polny Przerunek. Zakończyła się walka numer 18, za chwilę wejdę do jedynku. Przypomnę kolejny pojedynek, który zajmował do 62 kg. Przemysław Głośny, sportem z Szczecin. Jego przyczynieniem będzie Eryk Bielman, Karna Wojna. Thank you.
Przemysław Woźniak z Spartaku Szczecina, rocznik czerwony, jego przeciwnikiem na rzutniku niebieskim będzie Kerem Kierman, a w artykułniku prowadzić będzie Kazimierz Piroł. Wydaje mi się, jak mają punktować 20-20, to będzie cios. Rykłamy, nie przełamy. Dawaj, Przemek! Hop! Dawaj, dawaj! Daję! Dobrze, dawaj, dawaj! Dawaj! Walce numer 19, bardzo 62 kg, skutek RST w pierwszym starcie zwycięży Eryk Kiermak, Karla Wojna. Przed nami walka numer 20, waga 76 kg. Pojedynek ringu sędziować będzie Stanisław Radomski. Narożnik czerwony, reprezentant gospodarzy wygra Sparta Szczecin Filip Oliwa. Jego przeciwnikiem będzie Krystian Kalus, następny Bydgoszcz. Ja przypominam, że w dniu jutrzejszym walki finałowe rozpoczynamy o godzinie 10. Thank you.
Rygłamy, pierwsza. Oh,
wolny przedział. Za chwilę werdykty 20 walki w ringu przed nami. Druga walka ma do 6 kg. A spotkają się w niej Robert Gozdyra z Pragnego Szczecin i Forys Filip z Pragnego Szczecin. Bardzo numer 20, na końcu punkty 3-0 raz zwycięża Krystian Gross, Historia Bydgoszcz. Sędzia Sanego punktowała 56-60, sędzia Kiro 58-60 i sędzia Skóra 57-60. Wszyscy to reprezentanta Historii Bydgoszcz. Przed nami walka bardzo do 86-60. Na końcu numer 21 międzynarodowego turnieju ludzików w boksie. Walką do odbiegu prowadzić będzie Barbara Sacco. Na rozniku czerwonym wystąpi Robert Gozdyra z Spartaku Szczecin. Jego przeciwnikiem na rozniku niebieskim będzie Filip Foreś z Spartaku Szczecin. Robert Gozdyra z Pragnego Szczecin i Filip Foreś z Pragnego Szczecin. Rytmowny pierwsza runda. Dajesz rundę! Ruszaj się! Oh!
Jutrzejsze badania lekarskie 8.30 do 9.30, początek walk na około 10.00. Ring walny, trzecia runda.
36 kg. Miał właśnie punkty 0-3. Zwycięża reprezentant PKS-u z Gorka Szczecin. Dziękujemy dzisiejszym, zapraszam, nie uczę się na walki finałowe.